Upper Peninsula. Już jestem na samej górze Michigan. Już zaraz będzie, muszę zjechać na stację po taką naklejkę, że mogę wjeżdżać do State Parks i za chwilę będzie campground. Camping, pole namiotowe i tam chyba zjadę i zostanę już na noc tutaj. Jestem na polu namiotowym. Tak się nazywa. Tyle kosztuje. Trzeba wypełnić taką kartkę i wrzucić do payment. I teraz można jechać i zaparkować. Jest trochę komarów, nie wiem jak będzie w nocy, ale... Taki dosyć ładny. Fajne jest, bo jest na samym cyplu jeziora. Klopy. Tam jest jezioro też. Tu można łódkę spuścić. '31, '32, '33. Tu jest woda pitna. '34, '35. Tu jest 36, to jest mój. Idę zawiesić kartkę. O kurwa, komary. No ale co zrobić, jesteśmy w lesie. Teraz muszę znaleźć jakieś proste miejsce. Żeby się dobrze spało. Tu jest drzewo. Musiałem przestawić, żeby stał prosto, żeby można było spać. A jak to robię, to jest... Na telefonie jest aplikacja. Ty, jesteśmy prościusieńko. Także teraz można się rozkładać. Telefon można wyłączyć. Tu jest dojście do wody. Zawaliłem, bo nie wziąłem kajaka.
Piękna woda. Aha, 34 to jest dla nich, ale można zobaczyć, bo nie ma nikogo. Jest zejście do wody. Piasek. Kurwa, normalnie piasek, można się kąpać. A tu jest. Należy do mnie, znaczy do mojego kampingu 36. Tu jest zejście do wody. Piasek wszystko. Yep. Pięknie. Michigan. Upper Peninsula. Teraz będziemy rozkładać, muszę wyjąć. A nawet nie wiem, czy będę wyciągał krzesło i stół, jak tutaj jest, po co mi. Bo to wszystko mam na górze tam. Na noc tylko. Pozakładane na oknach w tej chwili, nie wszędzie, ale tu nawet nie będę zakładał na noc. Nie ma sensu. Jest woda. Woda do picia. No może tu być. To są narzędzia. To może wejść tu. A to jest normalny futon, który zamontowałem tu. Jest normalnie siedzenie, a w tej chwili jest spanie. Takie buty. Tu mam te wszystkie na okna, ale tego nie będę zakładał, bo nie ma sensu. A na razie może być otwarte, niech się wietrzy. Nie to, że śmierdzi, ale... Także tak to wygląda. On jeszcze nie jest skończony. Telewizor jest. To jest spanko. Tam pod spodem mam śpiwór. Tu jest powerbank do telewizji. Zaraz zobaczymy, czy robi telewizja. Czy coś będzie. Trzeba będzie na noc wypędzić komary stąd. Bo to tak nie będzie. Dobra, na razie się wyłączę, muszę się przygotować. A co ja mogę zrobić, to... Bo na razie jeść mi się nie chce. Perełkę.
Okej, można iść pod drzewo. Zówko. Na wiecu zrobimy ognisko. Idę zapierdolić od sąsiadów trochę. To jest na tych małych trochę, bo na rozpałkę. O. Tu sosna to będzie się szybko palić. Moment się zjara. Dwa razy obeszłem, nie będę chodził za dużo, żeby się nie przykleili do mnie, że przenoszę drzewo. Nie wiem, jak to z tymi regułami jest, także lepiej. Ale tu mam na, jak się ściemni, to mam na tyle, bez problemu. Są dwa takie duże klocki, to się będą jara, muszę szczepać, tylko ale żywica. Jest ponoć w tej chwili, piszą wszędzie, żeby uważać, bo jest sucho. Miało dzisiaj lać tu, ale chyba ominąłem to, widzę. O! Jeszcze. O, tam siedzenie odwróciłem, bo założyłem taki seat swivel. To jest to, o. Się zakłada i możesz odwracać siedzenie, także jeszcze siedzisz tutaj bez problemu. Tam mam takie pierdoły, głupoty. Tylko tutaj muszę jeszcze zrobić taką szafkę. Chcę zrobić szafkę tu w tym miejscu, tak żeby lodówka stała pod nią i będzie inna lodówka, będzie wysuwana w tą stronę. Zresztą, tak szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem, co zrobię, bo to jest tak zrobione na szybcika, na pira ze oko. Ja chcę po prostu wyczuć, co mi potrzeba i wtedy dopiero zrobię. Ale dlaczego ja wziąłem tego vena? Szukałem tego vena. Dlatego, że to jest tak zwany LXT. Ja, XLT, sorry, na Fordach się nie znam. Ja GM jeżdżę całe życie. W każdym razie wziąłem go dlatego, XLT, dlatego, że on ma te ściany. To wszystko już ma te, one, bo to był van przygotowany do, jako mobile office dla jakiegoś kontraktora czy coś takiego. To jest zrobione przez, fabrycznie jest zrobione jako pasażerski van, on tutaj ma normalnie siedzenia, chyba 3 czy 4, te mniejsze, bo to jest ten najkrótszy, 130. Te mniejsze, one mają chyba 4 rzędy tylko, czy 3 rzędy, a później ten większy ma chyba 5 rzędów. W każdym razie on ma dwa airconditiony tutaj. Tu pod siedzeniem kierowcy są dwie baterie, bo która jedna jest tylko i wyłącznie do startera, a druga jest do tych wszystkich świateł tutaj. I co jeszcze? Tu było biurko, takie metalowe, duże biurko, widzisz, ta osłona tu była, tutaj była z drugiej strony druga osłona, dlatego jest takie powycinane i tam na suficie śruby widać. Ja to wyjebałem, wydupcałem stąd, to biurko wyrzuciłem, na górze były reki traktorskie, tam tylko zostały te poprzeczki, co mam zamontowaną tą budę na nich, to tamto też wyrzuciłem, w sumie źle zrobiłem, bo Ten rek na górze, jak popatrzyłem na internecie, ile oni chcą za to, to żebym się za głowę złapał, a ja to pociąłem i wyrzuciłem, bo było aluminiowe. Nawet nie sprzedawałem tego aluminium, tylko wyjebałem do garbage w siapie. Wrzuciłem do naszego bynu w siapie po prostu. A to jest $1600 na górze. Tak samo to biurko, co tutaj było, bo ono było takie metalowe całe, z 4 szufladami i miała taką ściankę. Na tej ściance wisiały takie koszyki 4.
Ja tylko jeden zużyłem, jeszcze mam ten tam gdzieś schowane. To biurko było $1300 za samo biurko, a ja go też wydarłem na hama i wyjebałem go na garbage. No ale znowu z drugiej strony patrzyłem się na przykład na marketplace, no to te biurka, tak, znaczy te reki, to tam cały czas, to tego nikt nie kupuje. Nie wiem dlaczego, to jest tylko takie raz na jakiś czas, gdzie ktoś chapnie to. A tak to jest cały czas i krzyczą za to po 9 stówek, po 8 stówek i nie mogą tego sprzedać, także nie żałuję, że to wyrzuciłem. W każdym razie on był przygotowany jako office taki objezdny dla kontaktora. Van sam jest 2015, ale jak ja go kupiłem, to miał tylko 54 tysiące mil. Także oni robili, nie wiem, czy robili 7 tysięcy mil rocznie na nim. Ja już najechałem trochę, bo ja dosyć dużo jeżdżę, bo tamtego, co mam, tego GMC, tam mam już chyba 170 tysięcy na nim. I też go używałem do takich rzeczy, ale w końcu powiedziałem, że nie będę się bawił, na przykład jak jadę z łódką, czy jadę z składem, ciągnę kład, trailer z tyłu, to nie muszę jeździć, szukać moteli, a tak to zajadę tam, gdzie jestem, stanę, prześpię się i spokój. I jest bazerka, nikt mnie nie badruje, jeszcze nie było, żeby mnie ktoś badrował. Także na razie jestem zadowolony z tego. Tak to wygląda, a jak włączamy sprzęt, on, włączamy tu, AC power, i ładowanie, ale się moment brudzi tu, z tej podłogi, z tej ziemi, zaraz, bo zostawiłem gdzieś piwo. Ale jest pięknie. Nie jest gorąco. A tu by popływał na kajaku. Czy tam na kanu. Bez problemu. Pięknie jest, pięknie. Przyroda jest bardzo ładna. I to jeszcze wczesna wiosna. Jak ta zieleń taka, widzicie, jest ostra, zielona. Nie ma upału. Nie ma jeszcze tych czarnych much, widzę. Bo jak są te, oni mówią black flies na to. Jak są czarne muchy, to jest przesrane, bo te to tną. One nie patrzą kto, co, jak, tylko one tną. Komar mnie jakoś omija, nie wiem, czy dlatego, że ja czosnku dużo jem, bo ja lubię czosnek, a słyszałem ponoć, że komary nie lubią czosnku. Także takie buty. Jesteśmy w Upper Peninsula. Zaraz tu na południu. A jutro trzeba wstać, kawkę zrobić. Może jakieś jajka usmażę. I jutro drę do góry tam pod Lake Superior. Okej, czas rozpalić ognisko. To znaczy już rozpaliłem. Sąsiady jadą. Duży kemper i samochód z łódką. Widzę, że ludzie zjeżdżają pomału.